Witamy, Patryk Kiłeczko, apel z nami Łukasz Czerek, już po ważeniu przed ACB53 i co muszę zauważyć, bo nawet przed ważeniem rozmawialiśmy, zupełnie inaczej z tobą rozmawia. Co się zmieniło, powiedz, bo na pewno coś zmieniłeś w przygotowaniach. Słyszałem, że ta waga już była wcześniej, dzień przed wagą. Co się zmieniło? Jak się czujesz w tym momencie? Moje podejście się zmieniło do robienia wagi. Wcześniej trochę to pobażałem sobie, tam jakieś jadłem świństwa i tak dalej, więc to gdzieś tam umykało zawsze. A teraz miałem wagę już zrobioną w dzień wcześniej, więc czuję się wyśmienicie. Teraz naładowałem się, już końcówka właśnie dnia, jutro jeszcze trochę posiłków, no i ogień będzie. A co się takiego zmieniło? Współpraca z jakimś dietetykiem nowym, czy co wpłynęło, że postanowiłeś, że jednak coś trzeba zmienić? Znaczy, wpłynęły moje dwie porażki ostatnie, bo dietetyka miałem mega, Marek Fischer, więc moje podejście trochę było właśnie złe, bo nie mogę przytrzymać, żeby się nie podnieść, tak, więc teraz przeanalizowałem wszystko, powiedział mi też trener właśnie, że muszę trzymać tą dietę, zrobiłem to i teraz są właśnie efekty, jutro będzie tego koronacja, tego wszystkiego, więc piękna chwila, walka. Nie mogę się doczekać. Mówisz o koronacji, twój przeciwnik Aslam Bekarsamikov legitymuje się takim samym rekordem co twój, 4-2. Walczył z nim twój klubowy kolega, Gracjan Szedziński. Był jakoś rozpracowany Aslambek? Jakoś tam jakieś porady od Gracjana były odnośnie czegokolwiek? Było tam, Gracjan dał parę porad. Też trener właśnie, Tomasz Stasiak wziął to, rozpracował na czynniki pierwsze. Wiemy wszystko, co mamy robić. A co do rekordów, rekordy nie walczą, tylko charaktery, więc może mieć rekord większy, mniejszy, mnie to nie obchodzi, ja wchodzę i walczę. Łukasz, może krótko coś o twoim okresie przygotowawczym, coś się zmieniało względem poprzednich walk, mówisz, że wyciągnąłeś wiele ze swoich porażek, coś nowego się pojawiło? Tak, trochę się zmieniło. Patrzyliśmy, jak się reaguje moje ciało na zmęczenie, tak inne parę aspektów. No ale ten okres był krótki, bo 3 tygodnie dostałem telefon, jak byłem w pracy, że jest taka oferta. Przyjąłem ją, więc trener się o tym dowiedział też. Mówi, bierzemy to i działamy. Czyli spontan? Taki spontan, tak. Powiedz mi, mówisz, że dostałeś telefon w pracy, pracujesz. Jak godzisz pracę z wysokim poziomem zawodniczym, na którym się bijesz już? Wysoki to może będzie, teraz na razie jest taki jakby duchem przecięty. Ja ciągle chcę więcej, ciągle jestem lepiej, więc dla mnie to jest wiadomo, zawsze gonię. No ciężko jest, mam mało czasu na sen, na jakieś tam inne rzeczy. W sumie tylko mój dzień się kojarzy mi z pracą i z treningiem, nic więcej. Także zaczynam dzień o 5 rano, wstaję, na 6 mam do pracy. Kończę pracę o 14, potem do domu szybko lecę, tam coś załatwiam, jak mam jakieś sprawy. Robię posiłek, jem. No i na macie jestem około 18 godziny, nieraz przed, jak tam mi to pozwoli czas. No i tak o 22 kończę treningi, więc tam robię parę tych treningów, robię dwa mocne, jakieś lżejsze, czy tam jakieś inne rzeczy, które tam muszę doskonalić technikę. No jest multum rzeczy do robienia zresztą. No i kończę ten trening, wracam do domu, ogarniam się, wiadomo, tam do pracy, szykuję też jedzenie. Jak to wiecie, trzeba to nieraz i gotowania schodzi troszkę więcej. Kładę się i wstaję znowu o 5. O 12 zazwyczaj śpię, jak mi się uda, nieraz trochę później. Czyli masz bardzo krótką dobę, a ważny temat, który niedawno poruszałem z Kubą Mauriczem, że niezwykle istotna jest regeneracja podczas snu, którą jakby naturalnie w organizmie występuje. Czy masz czas jakoś to kompensować sobie? Bo no, siłą rzeczy dużo pracujesz, późno wracasz po treningach i tak dalej, no to gdzieś musisz złapać tą energię. No w weekendy sobie zazwyczaj, jak mam trochę czasu, to wiadomo, to robię ostatni trening w sobotę. No i po tym treningu relaks. W domu se leżę, tam gram na konsoli, no odpoczywam jak mogę i śpię, bo ciężko mi tygodni właśnie coś tam robić, bardzo ciężko. Mówisz, że grasz na konsoli, PS czy Xbox? Był Xbox, jest PS, więc parę nowych fajnych gier wyszło, będziemy tutaj grali z ekipką. Co katujesz? For Honor na razie. Najdłuższy czas spędzony przed grą? To w gimnazjum było, 12 godzin grałem na kompie, więc jestem takim graczem zaprawionym. Kiedyś miałem więcej czasu, to grałem, teraz jedynie tam właśnie weekendowo mogę pograć, ale mam ciągotę, żeby se przykatować, bo lubię. Popularny ostatnio Netflix. Znasz? Używasz? Tak, znam, używam. Ulubiony serial? Wikingowie. Nie ma lepszego jak na razie. Ulubiona postać? No tu jest ciężko, jest tam parę postaci, więc
Ale wiadomo, główni bohaterowie najbardziej, no Ragnar, Floki, mega, mega to ale jest. Utożsamiasz się z duchem walki wikingów, rozumiem. Tak, tak, to jakby w naturze. Okej, okay. Jeszcze jeden aspekt, który można powiedzieć, no jest fajny, może nierzadko spotykany, ale nie jest codziennością. Twój były przeciwnik, Oskar Sommerfeld, daliście dobrą walkę, wyszło tak, że ją przegrałeś, a mimo to zachowujecie dobre relacje. Przed swoją walką z Albertem Odzimkowskim na Fenie przyjeżdżał do twojego klubu, pod okiem twojego trenera się doszkalał, razem walczyliście, wymieniacie wiadomości, życzycie sobie powodzenia przed walką, a poznaliście się tak naprawdę tylko dlatego, że byliście swoimi rywalami. I to jest taka relacja, która no myślę, że jest rzadko spotykana, tak? Że jest taka szczera życzliwość. I jak to wygląda? To był mój przeciwnik sportowy, nie jakiś tam rywal, czy, nie wiem, wróg, wiadomo co. Oskar, bardzo fajny gość, był na klubie. Serdecznie cię pozdrawiam, Oskar. Trenowaliśmy razem, walczyliśmy razem, więc nie ma jakiegoś tam, nie wiem, co mam go nie lubić, bo co, przegrałem z nim czy coś, no to, taka jest walka, no to trenujemy, to kochamy, lubimy się bić, więc no, nie widzę jakichś tutaj innych problemów. No bo są jakieś tam może konflikty, a to pewnie dłużej trwają między zawodnikami i nieraz właśnie to tam wychodzi, nie? Jakiś tam większy show jest, ale Oskar jest bardzo fajnym, porządnym człowiekiem, więc nie ma co tutaj szukać jakichś tam. Super podejście. Myślę, że ostatnie pytanie do ciebie, Łukasz. Masz jakiś swój rytuał przed walką? Przed tymi ostatnimi chwilami, już jak cię wyczytują, tak dalej, że wiesz, że musisz wyjść, jest rozgrzewka, wyciszasz się, nie wiem, słuchasz muzyki, rozmawiasz z kimś, jak to wygląda u ciebie? Nie mam jakiegoś tam do tego środka. To zależy od chwili, od mojego nastroju. Jak się czuję, to jest właśnie wszystko spontaniczne. Myślę, że to tyle. Jakbyś chciał coś od siebie dodać, powiedzieć, zaśpiewać, to się cokolwiek. Nie, to się może źle skończyć, ale chciałem podziękować przede wszystkim trenerowi Tomasz Stasiak za pomoc, za przygotowanie, za cały trud włożony na co dzień, nie tylko treningi, to jest naprawdę jak przyjaciel, jak brat. Rodzicom, którzy mnie wspierają w każdej trudnej chwili. Najbliższym, rodzinie oczywiście całej, tam babcie, wszystko. I koledzy z klubu, przyjaciele, którzy wiadomo, cisną mnie, żebym właśnie zapieprzał. To jest bardzo pomocne, bo nieraz człowiek nie ma siły, nie ma chęci, a naprawdę ich tam podnoszą na duchu, więc to jest to. I oczywiście przyjaciele i sponsorzy, którzy pomagają finansowo szykować się do walk, bo no ciężko jest za wypłatę normalną przygotować się i nieraz się garza z walki nie zwraca z tego, co wszystko włożysz w te całe przygotowania, w tą dietę, w jakieś tam suplementy i inne rzeczy. Więc chciałem podziękować bardzo firmom jak Eclipse Club, Kebab House, Iron System i tam GmbH oraz Werlani Kuchnie, jak i osobom, które mi pomagają, więc Morty i Wiesiek, bardzo dziękuję za pomoc, na pewno to zaowocuje. Łukasz, my od siebie życzymy powodzenia, a wszystkich fanów zapraszamy jutro na ACB 53. Tak? Dobry wieczór, cześć. Ja chciałem tylko powiedzieć, że wywiad jest zrobiony trzeci raz. Nie macaj mnie znowu, i mam nadzieję, nie ta kategoria wagowa, ale chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że wam to poszło płynnie, ale jest już chyba ponad, nie? Tak, zaraz pójdziemy na piwo. Tak. O, nie, żadne piwo, żadne, profesjonalnie pamiętam. Tak? No. Okej. Okay. 18 lutego, już jutro, ACB 53. Zapraszamy, dzięki. Dziękuję.